Uczę Klaudię jeździć motocyklem. Lekcja druga. Nadal nie sięga, mimo wysokich butów, do motocykla, do ziemi. No niestety, nawet takie buty nic nie dały. No nie wiem, no na sucho po prostu muszę ją uczyć i będziemy czekali, aż z Husqvarny od motocholików przyjdzie jakiś mniejszy ten motocykl, nie? No, no, bo na ten się nie nadaje. No, na ten się nie nadaje. Musiała mieć szpilki chyba z 50 cm. No, no. No tragedia jest po prostu. A czy masz go? Trzymam, już stopkę. Ale poczekaj, nie stopkuj, możesz nie stopkować na chwilę? No, i co? No widzisz, no nie, no bo a nie ma węższych tu? No nie wiem, czy takie węższe robią motocykle. Ducati było węższe, ale wyższe. Mhm. No to nie da rady. No to nie, to stópkę musisz postawić. No. No to jak ja Cię nauczę na tym motorze jeździć? To straszne. No. Mocno. Czy ja go trzymam w ogóle? Też ja go trzymam. A ja go nie trzymam w sumie? Trochę go trzymasz. Ale nie dosięgnę. Nie? Ale palcami nie pokaż tą nogę. O patrz, widzisz, puściłem, jest dobrze. No to możesz jeździć, bo jak się jeździ, to się nie trzyma nóg na ziemi. To trzeba nogi, dobra. Stawiaj na te podnóżki te nogi. Zaraz już Ci wszystko wytłumaczę. Dobrze, nie, postaw. Nie, dobrze. Ja go trzymam, dobra. Stawiaj na podnóżki. Nie, mogę zejść? Nie, nie możesz. Nie mogę, muszę. Nie. Już nie możesz, bo jak się wsiadło na motocykl, to nie wolno wsiadać. Ale ja jak się potem zatrzymam, to ja już go nie utrzymam. Ale ty się nigdzie nie będziesz zatrzymywać. A co zrobię? Trzymaj, nie bój się. Obydwie nogi mam go podnieść? Tak, obydwie, tak. I co to da? No tak się jeździ na motorze. No, połóż drugą. No połóż, ja trzymam go. No połóż. Dobra. No i teraz tak, złap się tutaj kierownicy, a tą trzymam, no to też nie da rady. No to widzisz, to będzie słabo. Nie puszczaj. To wiesz co, tak ją skrzywimy, to się nie przerzucisz. Ale też niewydarzone te motory robią. A czemu trzymasz tą nogę tu? No bo myślałam, że puścisz. Ale ja nie puszczam, ja trzymam. Dobra, to poczekaj. Na sucho będę Cię uczył znowu. Same problemy. Ale słuchaj, poczekaj, trzymasz go? No, trzymam. A mocno. O. No dobra. I słuchaj, jak go zapalisz, wrzucasz jedynkę, puszczasz powoli sprzęgło, ale nogę musisz położyć na... No ja wiem, dobrze, to jak to się robi? Włącza się tu? Tak, włącza się tu. A sprzęgło się trzyma, nie? No, na razie... A gdzie jest sprzęgło? Tu? Przekręć zapłon tylko. On nie zapali teraz. No. I teraz patrzysz, tu masz kontrolkę do biegów. Gdzie? No tu zaraz się zapali. Czekaj, zrobiłaś? Zrobiłaś. Zapłon na dół, dobra. No i teraz pokazuję, masz luz. No wdusisz sobie sprzęgło, wduś, on Ci nie ruszy. No i teraz zapalasz. Tu? Tak, tu. No. I dopóki biegu nie wrzucisz, to nie jedziesz. A gdzie jest bieg? No tu w tej nodze, tak, tej. To jest lipa. No lipa, no. Bo ja na tej stoję i się utrzymam, a na tamtej nie wiem, czy się utrzymam. No właśnie. To muszę spróbować. Na odwrót od Ciebie, nie? No, ja go trzymam. No. Motocyklistką zostaniesz. Zresztą już jesteś, ale nie wbijaj jeszcze biegu, dobra? Na razie się przymierz. Puść teraz. No. Tu mi jest ciężej, tam mam większą siłę na tym. Aha. Na razie nic nie wduszaj biegu, dobra? O Jezus! Bo odjedziesz na luzie! Tu są biegi, no. Ale nie wduszaj, nie. No bo się potem... Bo jak ruszasz, to musisz zaraz tą nogę, wiesz, lekko ruszasz. A nie mogę, tak? Że ona trochę w powietrzu jest? No niby możesz, ale wiesz, no. Wiesz, to jest tak ciężko, no. Trzeba samemu po prostu ruszyć i napędzić się, ale jak on jest za wysoki, to będzie Ci ciężko, nie? Bo się przestraszysz tego, wiesz, gdzie tą nogę postawić, nie? No. po prostu trzeba załatwić. Tak powolutku, żeby on tak, wiesz, jak samochodem, że popuszczasz lekko. Aha, no to dobra, no to lekko wbij tutaj, dobra, trzymasz, tu jest sprzęgło, nie? Wbij bieg. A tu się dusi, tak? No, no, na dół. Dobrze. I teraz delikatnie puszczaj sprzęgło, tu nie dodawaj gazu. Nie? Tak, tak. Możesz go nawet nadusić. Lekko, lekko. No i teraz powoli puszczaj sprzęgło, ale nie puść całkiem, nie? Delikatnie. Nic się nie stanie, delikatnie. I nic się nie stanie. No to jeszcze delikatniej. Jak poczujesz, że ci chce iść do przodu, a puść hamulec. No i teraz tu delikatnie puszczaj. No masz jedynkę, no musisz go powoli, jeszcze puszczaj, jeszcze, ale nie puszczaj z rąk, nie? Trzymaj go w rękach cały czas, w razie czego nadusisz. No jeszcze puszczaj, masz cały czas wyduszone je. Powoli odpuszczaj, no jeszcze. O, czujesz? Jedzie, nie? No widzisz? Przejechała! Ojeju! 2 cm! No jeszcze raz popróbuj. Ja go będę tutaj trzymał w razie czego, żeby ci... Jak nie chcesz, żeby jechał, to nadusisz z powrotem sprzęgło. No rusz trochę. No, ale na razie pół milimetra. O, widzisz? I teraz jak ruszysz, to musisz nogę postawić na górę i tutaj delikatnie gazu i będzie ci jechał. A to całe się puszcza? No, całe sprzęgło. Albo na pust sprzęgle możesz na początku spróbować sobie. Że wiesz tak, delikatnie, delikatnie, ale wtedy on ci się przewróci, bo nie będzie miał stabilizacji, będzie za wolno jechał, nie? Przewróci się w sensie tam, że... No, 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 stracisz równowagę, nie? No ale ruszyłaś, no kurde, no z miejsca, no trochę. No jeszcze popróbuj. Parę razy tak popróbujesz i potem wiesz. Ale nie dodawaj gazu, nie? Nie, nie dodaj. No po co ci gaz? Na razie nie. Ale jak puszczę całe, to zgaśnie. A to niech zgaśnie. No spoko, na razie próbuj sobie bez gazu. Mnie nie wstrząśnie bardzo? Nie spadnę z tego? Ale masz powoli puszczać.